Minister sportu Andrzej Biernat, dzień dobry. Dzień dobry. Drogie, mało atrakcyjne, przynoszące straty. Po co nam zimowe igrzyska w Krakowie? Oj, ile razy już można na ten temat mówić? Igrzyska zawsze są elementem promocyjnym, a przede wszystkim impulsem do rozbudowy infrastruktury. Ale po co nam, po co nam tor saneczkarski w Krakowie? Nie mówię o infrastrukturze sportowej, bo akurat to, sportowej, to bo jest chyba najmniejszy element kosztowy organizacji igrzysk. No ale trzeba to budować, i potem to niszczeje, rozbiera się. A proszę mi powiedzieć, gdzie w Polsce można pojeździć na bobslejach czy na saneczkach? No, przeżyje Polska bez toru do bobsleju. Ale są sportowcy, którzy chcieliby pojeździć. No ja wiem, że są 5 sportowców, którzy chcieliby na bobsleach i z tego powodu państwo musi budować im tor? Mamy kilkadziesiąt sportów na świecie, które niekoniecznie są masowe, ale mają grupę ludzi i co, nie chce pan, żeby ktoś, kto lubi saneczki czy bobsleje, nie miał możliwości uprawiania? Jak sobie wybuduje tor, proszę bardzo, ale nie za moje pieniądze. No to widzi pan, no to znowu jakoś staramy się alienować tych, którzy mają niszowe zainteresowania. To takie panie ministrze, samo aplikowanie o te igrzyska kosztuje 48 milionów złotych. Kupa pieniędzy. No niekoniecznie. W pierwszej fazie to będzie kosztowało kilkanaście milionów. W pierwszej fazie kilkanaście, ale jak nas dopuszczą, to 48. No ale to dopiero jak nas dopuszczą, kiedy będziemy rzeczywiście warto wydawać 48 milionów na to, żeby promować Kraków jako centrum sportów zimowych? No, ja uważam, że w ogóle warto organizować wielkie imprezy sportowe, a Igrzyska Olimpijskie są tą największą imprezą sportową. Po to, żeby za rok, za dwa po Igrzyskach do Polski przyjechało 3 miliony turystów więcej i zostawiło kilka miliardów euro. A ilu turystów więcej przyjechało po euro? 1,5 miliona. 7%. 1,5 miliona. No tak, no. 1,5 miliona razy 1000 euro to jest 1,5 miliarda euro. Nie zależy panu na takich pieniądzach? A wydatki jakie? No dobrze, na procesie 10-letnim okaże się, że zwróciły się te pieniądze bardzo szybko. A myśli pan, że w miejscu, gdzie ostatnio były igrzyska, to są większe tłumy? Ja nie wiem, czy są większe, bo ci, którzy zajmują się badaniem tego typu, to na pewno wiedzą. Natomiast dla Polski efekt promocyjny będzie duży. Pan jest narciarzem. Gdzie były ostatnie igrzyska zimowe? Zimowe? Po Turynie było... Ojejku. Zaskakuje mnie pan pytaniem, ale zaraz pan tak się zastanawiam, czy narciarz nie jest zainteresowany tym, żeby pojechać w miejsce, gdzie były ostatnie igrzyska zimowe. Vancouver, no bardzo odległe miejsce, ale zaskakuje mnie pan pytaniem, ale sobie przypomniał. Vancouver czy Vancouver? Turyn. Przed Turynem Lake Placid. Jeśli już kolejności pan... No jeszcze, pomyślał pan, żeby do Turynu albo do Lake Placid pojechać na narty? Chętnie jeżdżę, bo w okolicach Turynu są świetne trasy narciarskie, bo to już Alpy. Czyli będzie pan jeździł w miejscach, gdzie są igrzyska zimowe? Na pewno z ciekawości byłem w Cortinie dwa razy, w starej historycznej miejscowości, gdzie były igrzyska. Czy w Predazzo, gdzie Stoch i Mały zdobywali medale mistrzostwa świata? O igrzyskach w Krakowie zdecydują mieszkańcy tego miasta? No jeżeli, na ile istotny będzie jeżeli doprowadzą do referendum, to prawdopodobnie tak, ale ja nie chcę mi się wierzyć, żeby mieszkańcy Krakowa i Małopolski byli przeciwni igrzyskom. Ale jeśli oni powiedzą nie, tych igrzysk nie będzie w Krakowie? Ja myślę, że tutaj, powiem pan tak, na pewno większość mieszkańców Małopolski i Krakowa nie powie nie. Dlaczego? Dlatego, że dla nich to też jest nobilitacja pewnego miasta. Dzisiaj Kraków już jest najlepszym miastem turystycznym w Polsce. Po Igrzyskach Olimpijskich będzie Mekką dla tej grupy, która też zajmuje się sportem. Kraków. I tam Kraków będą i Podhale. Na bobsleje będą przyjeżdżali z całego świata. No bobsleje to takie prześmiewcze, ale to jest tylko jeden z elementów infrastruktury Kraków sportowej. Kraków nie ma gór, Zakopianka zatłoczona. Ale Zakopane zatłoczone maksymalnie. Po co nam taka promocja? No przecież budujemy już od Lubnia fragment do Rabki. A Zakopane i tak pęka w szwach. Więcej turystów w Zakopanem to większy problem. Rozcieńczenia ruchu przy wjeździe do Zakopanego, także to nie jest problem. Zakopiańczycy będą szczęśliwi, że nie zbudujemy taką infrastrukturę. Jakoś pan mało przekonujący w sprawie tych igrzysk, panie ministrze. Znaczy, pan cały uparł się ten na ten tor bobslejowy, który rzeczywiście może... Przepraszam, to pan powiedział to, że bobslejowy... Znaczy, mówię jednym z elementów, ale tak naprawdę wszystko, co powstanie po igrzyskach, będzie funkcjonowało przez lata dla mieszkańców Małopolski, także nie widzę, że problem. Widzę, na tych bobslejach i saneczkach będą. Ale na pewno w hali lodowej. Niech pan zobaczy, co się dzieje na ślizgawce na Narodowym. Zapasy tak, pięciobój mniej. Czy pan utrzyma ten system finansowania sportu, który ministra Mucha wprowadziła? No, ale to też nie jest tak. Przynależność do którejkolwiek z grupy tam nazywanej złotą, srebrną, brązową nie świadczy o finansowaniu. Jest przygotowany algorytm, który finansowanie uzależnia od wyniku sportowego, ilości szkolących się dzieci, no, ale to hasło ministra Muchy, koniec z komunizmem w sporcie. To pan podpisuje się pod nim? Znaczy to nie wiem, co chodziło z tym komunizmem. W każdym razie To była pańska koleżanka partyjna i klubowa, pańska poprzedniczka. No to rozumiem, że pan wie, o co jej chodziło. Nie pytałem o komunizm w sporcie. W każdym razie algorytm, który został
przygotowany, już nie ma tego charakteru równościowego dla wszystkich związków, tylko rzeczywiście oparty jest o sukces. A pan uważa, że naprawdę budżetowe finansowanie sportu wyczynowego to jest dobra ścieżka? Dopóki związki się nie usamodzielnią, a na razie to tylko jeden, dwa związki mają, no może trzy mają taką samodzielność bytową, no to trzeba wspomagać sport wyczynowy. A co by było, jakbyśmy przestali finansować sport wyczynowy? Czy Polska by na tym ucierpiała bardzo? Znaczy, zawsze, nie wiem czy pamięta pan, jak był pan dzieckiem. Pamiętam, jak byłem dzieckiem. Tak, to miał pan jakiegoś sportowego pewnie idola. Nie wiem, kto to był, ale pewnie pan sobie doskonale potrafi przypomnieć. Pele. Nie sądzę, żeby Brazylia finansowała sport wyczynowy. Pelego. Powiem panu bardziej komunistycznie niż za naszych czasów komunistycznych. Pele był finansowany przez rząd Brazylii. Na pewno był finansowany, przynajmniej pośrednio. Tak jak dzisiaj Messi przez rząd Argentyny bardzo jest finansowany. A Messi jest dzisiaj idolem wszystkich dzieci. Messiego zakupiono jak miał 15 lat, ale pewnie był wychowany w jakiejś publicznej szkółce piłkarskiej w Argentynie. Ale kupiła go La Masia i wychowała już na zawodnika. Także nie Argentyńczycy, tylko Hiszpanie. Patrzę, jakie sporty są dzisiaj w Polsce najpopularniejsze. Bieganie, rower. Ale wróćmy ani sukcesów w bieganiu, ani w rowerach nie mam, każdy ma, ale radzimy sobie. Każdy ma swojego idola i dzieciak, wybierając jakikolwiek sport do uprawiania, żeby zachęcić dzieciaka, trzeba mu wskazać cel. A celem jest zawsze jakoś sportowa. Lewandowski, Błaszczykowski, Pelé. Eusebio świętej pamięci. Tak, będziemy ich pokazywać, a tymczasem czytam raporty. Polskie dzieci coraz grubsze i coraz mniej ruchliwe. I to też mało je to też uproszczenie, bo jeżeli chodzi o szkołę podstawową, takiego problemu tak do końca nie ma. Problemy, takie prawdziwe problemy zaczynają się w gimnazjum i w liceum. No, ale tu mamy. A czym pan odpędzi dzieci od komputerów? No mam nadzieję, że właśnie taką ofertą masowego sportu i tymi idolami, których będzie coraz więcej. No właśnie, może bardziej sport masowy niż ten wyczynowy. Ale od sportu masowego pięcioboiści czy wioślarze, którzy jakoś nikogo nie zachęcają do uprawiania pięcioboju czy wioślarstwa specjalnie. No co, jakby bardzo pan się zdziwił, jakby pan zobaczył, ile dzieci uprawia wstępnie pięciobój nowoczesny. Bo to się zaczyna się od odpływania i odbiegania, czy od dwuboju. I strzelają od bardzo masowego sportu, który można uprawiać przez całe życie i do takiego modelu dążymy, żeby zaczynać od sportu, który można uprawiać całe życie, a później selekcjonować ich do poszczególnych sportów. Panie ministrze, czy pan jest entuzjastą obowiązkowego alkomatu w każdym samochodzie? Ja mam alkomat w samochodzie, to nie muszę być entuzjastą, bo już go tam kiedyś sobie kupiłem. Ale ma pan, bo miał pan kiedyś z tym problemy? Nie, kupiłem go dlatego, że wydaje mi się, że czasami po dłuższej kulacji warto zobaczyć, czy warto jechać. To prawda, że kiedyś zdarzyło się panu prowadzić po pijanemu samochód? Na pewno nie na drodze publicznej. A na jakiej? Mówię, że nie miałem kolizji na drodze publicznej. Rozumiem, ale zdarzyła się taka sytuacja. Wprost opisuję, że była impreza, pan wstał, wsiadł do samochodu, uderzył w jakąś pryzmę kostki brukowej. Nawet mi się plotek nie chce komentować i dlatego nawet nie reagowałem na zaczepki wprost. No to niech pan teraz zareaguje. Było tak czy nie? Nie było. A jak było? Nie było tak. To skoro pan mówi, że nie na drodze publicznej prowadził po alkoholu, to rozumiem. Nie prowadziłem gdzieś po alkoholu przede wszystkim. To jest pierwszy wariant. No to jaka była sytuacja z tym piciem i wsiadaniem do samochodu? Nie było picia i wsiadania do samochodu. Miałem kolizję. Każdy z nas kiedyś w życiu miał kolizję samochodu. Oczywiście. Ale bez alkoholu. Bez alkoholu. No to dlaczego pan mówi, że po publicznej drodze po alkoholu nie prowadzę? W ogóle pan nie prowadzi, rozumiem. Nie, bo to ten incydent opisywany, że gdzieś tam miałem jakiś wypadek, niby po alkoholu, nie dotyczył w ogóle drogi publicznej. Ale po alkoholu? Nie, no już ile razy mam powtarzać? No to skoro nie było żadnego problemu alkoholowego. No to co miałem zrobić? Bić się z prostu? Trzeba powiedzieć, że pan nie prowadzi po alkoholu. Nigdy. No, ale przecież to powiedziałem. Nie, że po drodze publicznej nie. Nawiązał pan do incydentu opisanego wprost. Niby. Nie, zapytałem tylko, czy pan po alkoholu prowadzi. Pan powiedział, że nigdy na drodze publicznej. Andrzej Biernat. Dziękuję bardzo. Czekuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.